Środa, 16 sierpnia, Grzegorz Żądło, dzień dobry. Przed nami główne wydanie informacji w telewizji TVS. Dla niektórych szpeci miasto, a dla innych jest jego jedną z architektonicznych ikon. Niezależnie od opinii, dworzec kolejowy w Częstochowie to charakterystyczny obiekt. Teraz może zostać wpisany do rejestru zabytków, a to oznacza, że kolejowa spółka będzie miała problem z jego wyburzeniem i wybudowaniem nowego dworca. Konserwator zablokował plany PKP, które ogłosiły już przetarg na wybór firmy, która dworzec wyburzy. Łukasz Kądziołka. Ten dworzec w Częstochowie miał niebawem przestać istnieć. Polskie Koleje Państwowe już od dawna snuły plany wyburzenia obiektu, który został zbudowany zaledwie 27 lat temu. Dla wielu osób jest on ważnym punktem na mapie miasta. Był to taki obiekt, który stanowił wizytówkę w momencie powstania, a także mieszkańcy Częstochowy wybrali ten obiekt ikoną architektoniczną. Specjaliści architektury uznają go za ikonę postmodernizmu. Teraz za zabytek może go uznać Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków. Rozpoczęła się procedura wpisu dworca do rejestru. Żeby zweryfikować, czy rzeczywiście spełnia on te kryteria zabytku. To bardzo komplikuje sprawę właścicielowi budynku, czyli PKP. Po przeprowadzonym w 2019 roku konkursie architektonicznym na nowy obiekt stało się jasne, że kolejowa spółka chce się dworca pozbyć. Powód jest za duży na obecne potrzeby. Świadczyć o tym mają m.in. puste lokale w środku. Projektant dworca uważa, że nie tu leży problem. Czytam gdzieś wypowiedzi na temat właśnie mieszkańców, bo właściwie od nich zależy, czy oni akceptują, czy nie dane rozwiązanie. Tam trzeba po prostu innego gospodarza. No, dworzec może być przekazany miastu. O dworzec od dłuższego czasu starali się walczyć częstochowscy aktywiści. Uważają, że coś trzeba z nim zrobić, ale nie to, co proponuje PKP. Nam oczywiście zależy przede wszystkim na bryle budynku i na elementach fasady, aby to zostało. Mnie interesuje nas środek. Uważamy, że środek wymaga przebudowy, że wnętrze już się rzeczywiście zestarzało. PKP były blisko podjęcia decyzji o wyborze wykonawcy przebudowy dworca po tym, jak w przetargu wpłynęły trzy oferty. Plany kolejowej spółki nie ograniczają się do budynku, obejmują także plac przed dworcem. Tu miałyby się zatrzymywać autobusy. Na razie zatrzymał te plany konserwator. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wstrzymuje możliwość przeprowadzenia jakichkolwiek prac budowlanych przy obiekcie do czasu zakończenia procedury prowadzonej przez konserwatora zabytków. Innymi słowy, obecnie przyszłość planowanej inwestycji zależy tylko i wyłącznie od decyzji konserwatora zabytków. Na inwestycję kolejowa spółka zamierza wydać około 120 milionów złotych. Jeśli dworzec trafi do rejestru, to trzeba będzie wymyślić inny plan niż wyburzenie. Dla wielu osób upał i świecące cały dzień słońce to okazja do opalania się. Wprawdzie brązowa skóra uchodzi latem za atrakcyjną, to jednak ze słońcem trzeba bardzo uważać. Długotrwałe opalanie to prosta droga do raka skóry. Dlatego lekarze przestrzegają, jeśli musisz się opalać, stosuj wysokie filtry. A poza tym regularnie kontroluj z lekarzem jakiekolwiek zmiany pojawiające się na skórze. Magda Sincewicz. Co roku w Polsce odnotowuje się prawie 50 tysięcy zachorowań na nowotwory skóry. 3 tysiące z nich dotyczy czerniaka. Niestety aż 80% chorych umiera. Z roku na rok statystyki są coraz gorsze. Głównym powodem jest nadmierne opalanie się i to bez odpowiedniego zabezpieczenia. Należy robić to z rozsądkiem, smarować się kremami do opalania, też nie przesadzać zbytnio na słońcu, bo wiadomo, można dostać jakiegoś udaru i tak dalej. A bezpieczeństwo przede wszystkim. Chociaż świadomość negatywnych skutków długotrwałego przebywania na słońcu rośnie, to wciąż wiele osób brązową skórę przedkłada nad zdrowie. Dlatego jeśli ktoś dużo się opala, powinien też często dokładnie się oglądać. Wiadomo, że mały pieprzyk to może przerodzić się w jakiegoś czerniaka czy tam coś, więc trzeba po prostu to kontrolować i zabezpieczać przed wyjściem na słońce. A kiedy już niepokojące zmiany pojawiają się na skórze, nie można zwlekać z wizytą u dermatologa. Cały czas się badam, bo ja też jestem rakowy, więc generalnie na co 3 miesiące badam się. Jak przypominają lekarze, promienie słoneczne, choć dostarczają niezbędną organizmowi witaminę D, mogą być bardzo niebezpieczne. Jeśli chodzi o dłuższe przebywanie, to musimy również pamiętać o tym, że promienie ultrafioletowe negatywnie mogą wpływać na stan naszej skóry, gdzieś tam w dłuższej perspektywie nawet powodować choroby nowotworowe, takie jak czerniak, który przejawia się brązowymi znamionami o asymetrycznym kształcie, nieregularnych brzegach i ciemnym kolorze.
W najbliższych dniach upały jeszcze nie odpuszczą, warto więc zadbać nie tylko o ochronę skóry, ale całego organizmu. Przebywanie na słońcu najlepiej odpuścić sobie w godzinach około południowych. Trzeba zadbać o nakrycie głowy i częste nawadnianie. Warto zrezygnować z używek na co dzień, żeby nie dopuścić do odwodnienia, co może mieć skutki szkodliwe dla zdrowia i nawet życia, jeśli jesteśmy osobami obciążonymi chorobami przewlekłymi. W szczególności też warto zwrócić uwagę na osoby starsze w naszym otoczeniu, o dzieci, które same czasami nie mogą też prawidłowo się nawodnić, zadbać o siebie. W szczególności powinniśmy właśnie zapewnić to nawodnienie i okrycie skóry, by nie dopuścić do poparzeń. Które nie tylko są bolesne, ale w dalszej perspektywie mogą prowadzić do poważnych chorób. Ostatnią tonę węgla wydobyto tam w maju 2015 roku. Przez kolejne lata trwała likwidacja zakładu, ale później pozostałe po KWK Kazimierz Juliusz budynki i poprzemysłowy teren przejęło miasto. O tym, jaka przyszłość czeka ostatnią działającą do niedawna w Zagłębiu Dąbrowskim kopalnię węgla kamiennego, poinformował dziś Sosnowiec. Szczegóły w materiale Fatimy Orlińskiej. Dawna kopalnia węgla kamiennego Kazimierz Juliusz w Sosnowcu dostanie drugie życie. Zarówno budynek główny, tak zwany BHP, jak i tereny wokół i szyb kopalniany przejdą rewitalizację. Powstanie tam m.in. żłobek miejski dla około 60 dzieci i przeniesione zostaną dwa przedszkola z najbliższej okolicy. Funkcja społeczna nie będzie jednak jedyną, jaką ma spełniać przestrzeń dawnej kopalni Kazimierz Juliusz. Druga, inkubator przedsiębiorczości i trzecia, o czym pani architekt wspomniała, również ta część komercyjna, ale też przestrzenie na gastronomię. To jest niezwykle istotne. Zwyczajnie chcemy, żeby było to miejsce, do którego się przychodzi nie raz w roku, jeśli mamy tutaj na myśli tą część komercyjną, bo rozumiem, że dzieci, no to wiadomo, że będziemy przyprowadzać codziennie prawie, no ale żebyśmy tutaj mogli też spędzić troszkę tego wolnego czasu. W środę miasto podpisało umowę z architektem na wykonanie dokumentacji projektowej. Ta powstać ma w ciągu 12 miesięcy, a jej koszt to prawie 900 tysięcy złotych. Do zagospodarowania jest prawie 8 tysięcy metrów kwadratowych przy ulicy Ogrodowej wraz z wieżą wyciągową. Na niej znajdzie się taras widokowy, a kompleks budynków ma powstać w oparciu o ekologiczne i ekonomiczne rozwiązania technologiczne. Na pewno takie rozwiązania, zarówno jeżeli chodzi o oszczędność wody, czy oszczędność zużywanej energii, na pewno będą realizowane. Na pewno będziemy też dbać o to, żeby ta zieleń, która jest wokół budynku, była wyeksponowana, podkreślona. Może zwiększymy ilość tej zieleni, która jest, po to, żeby ta przestrzeń była jak najbardziej atrakcyjna i żeby stwarzała przestrzeń do życia i rekreacji mieszkańców. Którzy mówili, że właśnie żłobek w dzielnicach Kazimierz i Juliusz jest potrzebny. Rewitalizacja ma przebiegać w konsultacji z gminnym konserwatorem zabytków, a cała inwestycja znajduje się na liście przedsięwzięć priorytetowych województwa śląskiego planowanych do uwzględnienia w unijnym dofinansowaniu. Te dwa oddziały przedszkola znajdują się w budynkach technicznie niezbyt dobrych, że tak to ujmę. Oprócz tego jedno bodajże jest... nie jest w ogóle w budynku własności gminy. W związku z czym, ponieważ ten budynek główny, długi, tak naprawdę składa się z dwóch budynków, tylko jest to połączone, natomiast jest dylatacja, od razu padł pomysł na to, aby te przedszkola przenieść w jedno miejsce tutaj, także pozwala na to i powierzchnia do zagospodarowania. I takie były plany od początku. Jak podkreśla architekt, w projekcie najważniejsze będzie uwzględnienie i zachowanie charakteru dawnej kopalni. Oznacza to odnowienie i pozostawienie elementów charakterystycznych dla tego miejsca. Nielegalnie zaparkowane samochody w pobliżu miejskich zbiorników wodnych to norma, z którą regularnie próbują walczyć służby. Rozjeżdżanie zieleńców czy stawanie na zakazach to najczęstsze wykroczenia. Najwięcej jest ich w upalne dni, kiedy nad kąpieliska i stawy zjeżdżają tysiące plażowiczów. Niektórzy najchętniej wjechaliby do samej wody. Fatima Orlińska. Praktycznie nie ma takiej liczby miejsc parkingowych, które zaspokoiłyby potrzeby osób przyjeżdżających na pogorie w Dąbrowie Górniczej. Zwłaszcza w weekendy chętnych do zaparkowania jest znacznie więcej niż miejsc postojowych. Przynajmniej tych bezpłatnych. Część kierowców zamiast zapłacić za prywatny parking woli złamać przepisy i stanąć na zakazie. Strażnicy miejscy prowadzą przy pogorii sezonowy posterunek. Mamy tam takie wykroczenia, które polegają na łamaniu przepisu B36, czyli zakaz zatrzymywania się, B1 zakaz ruchu, ale największą plagą jest parkowanie na zieleńcach. Nie mówimy tutaj o jakichś tam nieużytkach zielonych, tylko mówimy o takich trawnikach, które są pielęgnowane i utrzymywane przez miasto.
Częsta obecność strażników dyscyplinuje kierowców, co widać w statystykach. Liczba mandatów systematycznie spada. Od początku czerwca strażnicy wystawili ich około 300, a jeszcze 4 lata temu ich liczba wynosiła około 1500 w całym letnim sezonie. Interwencje na Pogorii przeprowadza też policja. Miniony weekend interweniowaliśmy wielokrotnie nad zbiornikiem Pogoria 3, również na osiedlu Łęknice i nad zbiornikiem Pogoria 1, dokładnie na ulicy Pogoria. Interwencje, zgłoszenia dotyczyły zazwyczaj nieprawidłowego parkowania w miejscu niedozwolonym i niszczenia zieleni. Tylko we wtorek, 15 sierpnia, w ciągu zaledwie 4 godzin policja interweniowała 6 razy. Odnotowano aż 40 nieprawidłowo zaparkowanych samochodów. Zaparkowanie w miejscu niedozwolonym grozi mandat nawet do 1200 zł, a za zniszczenie zieleni do 500 zł. Podobnie sytuacja wygląda na zmodernizowanym niedawno zbiorniku Starganiec na granicy Katowic i Mikołowa. Tu też interweniuje policja, bo kierowcy regularnie parkują na zakazie. Jestem tutaj po raz pierwszy i było ciężko. Parkowałam bardzo 20 minut, aż w końcu zdecydowałam się na taki, że tak powiem, manewr. Nie do końca wiem, czy w porządku, no ale myślę, że jak później zobaczyłam, że ludzie parkują tu, to zostawiłam tutaj samochód. To częsta sytuacja, że za jedynym samochodem, który stoi poza wyznaczonymi miejscami, ustawiają się kolejne. Z parkowaniem jest słabo. Dzisiaj jeszcze się da, ale tak wczoraj, przedwczoraj to tragedia. Być może mandaty skutecznie wpłyną na świadomość plażowiczów, bo niszczenie zieleni po to, żeby spędzić czas na łonie natury, mocno się ze sobą kłóci. Taka była środa w informacjach. Jutro czekamy na Państwa o stałych porach. Do zobaczenia.